Chcemy zagrać dobre spotkanie. Jest to nasz ostatni mecz przed publicznością. Mam nadzieję, że wielu kibiców przyjdzie. Byli z nami w trudnych momentach, byli z nami, kiedy byliśmy daleko w tabeli. Teraz jesteśmy troszeczkę wyżej. Myślę, że jest dobra okazja, żeby pożegnać się, zagrać dobre spotkanie. Niczego nie chcę obiecywać. To jest piłka, to jest sport. Lechia gra bardzo ambitnie, gra do końca, wygrywa w ostatnich minutach mecze, bądź remisuje, tak jak w Gdyni. Zdobywa wiele bramek na wyjazdach. To pokazuje siłę, potencjał tej drużyny. Ta Lechia już jest budowana od dłuższego czasu. Jest wielu zawodników o naprawdę wybitnych umiejętnościach na polską ekstraklasę, jeśli chodzi o technikę. Nie tylko Traore, ale dla mnie najlepszym piłkarzem Lechii jest Nowak i Surma. To są dwaj kluczowi zawodnicy, moim zdaniem, w tej drużynie. Od ich postawy najwięcej zależy. A mam też swoje atuty. My nie musimy przed nikim klękać. Mamy zespół, który chce się uczyć, chce się rozwijać z każdym meczem. Przypomnę, bo trenera nie było w tamtej rundzie, że po kilku pierwszych kolejkach mówiliśmy, że chcemy walczyć o coś więcej niż nawet środek tabeli, ale życie totalnie zweryfikowało nasze słowa i dlatego teraz lepiej siedzieć cicho, po prostu robić swoje pracą, pokazywać i udowadniać. Każdy zespół, który zajmie trzecie miejsce, to będzie dla niego kłopot organizacyjny, bo będzie bardzo mało czasu na przygotowanie i bardzo mało czasu na uzupełnienie składu. Rok temu z tym problemem musiał zmierzyć się Ruch Chorzów. Pamiętamy, jak wyglądała jesień wykonania tego zespołu. To nie jest tak, że my nie chcemy zająć jak najwyższego miejsca. Chcemy, tylko konsekwencje tego są takie, że gra w pucharach to jest duże wyzwanie dla klubu, dla zawodników, dla trenera. Duża nobilitacja, ale też duży problem organizacyjny. Trzeba było wtedy szybko pewne rzeczy pozałatwiać. Myślę, że każdy chciał mieć ten problem i te problemy. Miałem już przyjemność grać w pucharach i naprawdę to jest fajne uczucie, bo nowe doświadczenia. Prawda, człowiek zbiera. To jest bardzo fajna sprawa. Zresztą tak można sobie pomarzyć, no, że widzę dawno nie grał, można powiedzieć, poważnych meczów z drużynami spoza Polski, więc na pewno byłaby to frajda dla nas wszystkich. Dla nas jest to nowy temat. My przez cały sezon o tym nie rozmawialiśmy, bo nie było takiej potrzeby. Tabela mówiła co innego, że trzeba walczyć o utrzymanie. Dzisiaj jest taka sytuacja, że wszystko się spłaszczyło. My kilka meczów wygraliśmy. To nie jest tak, że my nie chcemy zająć jak najwyższego miejsca. Chcemy jak najbardziej, ale nie chcemy obiecać niczego. Nie chcemy tutaj stawiać dodatkowej presji dla zawodników, dla innych ludzi wokół klubu, że muszą być puchary dziś, teraz, bo jest taka szansa i tak dalej. O takim zakończeniu marzy to najmniej 7-8 zespołów, dlatego wszystko się może zdarzyć. Ktoś będzie szczęśliwy, odbierze medal prawdopodobnie w poniedziałek po zakończeniu, a później będzie miał problem, jak to szybko poukładać drużynę i zaprezentować się jak najlepiej, bo dziś jesteś bohaterem, a w lipcu możesz być zerem.